Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie, bardzo ciepło. Czy pompy ciepła to jest zło? Powiem tak, z mojego doświadczenia wcale nie są takie złe pompy ciepła. Natomiast są czynniki, są inne czynniki, które wpływają na waszą negatywną opinię. I tak rozłożymy te czynniki dzisiaj po kolei sobie. Więc pierwszym czynnikiem, który wpływa na waszą negatywną opinię, w mojej ocenie, jest przede wszystkim zamieszanie, jakie robią producenci, dystrybutorzy wokół właśnie pomp ciepła. Że chińskie są niedobre, że polskie są niedobre. Powiem tak, czy to chińskie, polskie, czy jeszcze zachodnie, znajdziemy i bardzo dobre pompy, i bardzo złe pompy. Więc pierwszym czynnikiem wpływającym na opinię negatywną jest właśnie zamieszanie całe wokół tych pomp. Tak, to robią dystrybutorzy, producenci, tak, to wy sobie sami robicie negatywny PR, dzięki któremu nikt nie chce teraz kupować pomp ciepła. Drugim takim czynnikiem, jaki zauważyłem, są sprzedawcy. Czyli inaczej mówiąc, nie oszukując, wielu naciągaczy, nagabywaczy, którzy chodzą od domu do domu, którzy nie mają bladego pojęcia o pompach ciepła, o doborze pomp ciepła, w ogóle o tym urządzeniu, i wciskają wam najtańszą, najgorszą pompę ciepła, podejrzewam, że Chińczyka jakiegoś, na którym będą mogli bardzo dobrze zarobić. I stąd się bierze kolejny negatywny czynnik, wpływ na waszą ocenę takich pomp ciepła. Sama pompa z siebie, jedna jest lepsza, jedna jest gorsza, tak? Jak w każdym jednym produkcie. Możemy kupić lepszy produkt, lepszej jakości, gorszej jakości. Natomiast przede wszystkim tutaj mają wpływ sprzedawcy. Sprzedawcy, jeżeli to jest sprzedawca z jakimś doświadczeniem, to i firma, która wie, że istnieje już na rynku ileś lat i chce dalej istnieć na rynku kolejne lata, taka firma nie będzie was wprowadzała w błąd. Najgorsze są te firmy, które powstały rok, pół roku temu, i nie mówię o wszystkich też, tak, zaznaczam. Natomiast jest bardzo duże grono takich firm, które powstały tylko po to, żeby wam wepchnąć produkt byle jakiej jakości i za rok czy za dwa zniknąć, nie biorąc odpowiedzialności za te urządzenia, które są. I dlatego są wciskane wam gorsze jakości urządzenia, są wciskane mniejsze, ponieważ żeby cena im się zgadzała, dlatego są zbyt małe pompy, które nie dogrzewają później mieszkań. Nikt nie zwraca uwagi na to, czy to mieszkanie jest ocieplone, czy nie jest ocieplone, czy w ogóle nadaje się do takiej pompy ciepła, tak? Ale takiemu byle jakiemu sprzedawcy to nie przeszkadza. Wchodzi do budynku, tak, tutaj zamontujemy państwu pompę, super, pompę sama będzie grzała. No i co jest najgorsze? W opowieściach jeszcze takiego, nazwijmy to handlarzyny, jest to, że opowiada wam, że nie będziecie nic płacić już za tą pompę. Normalnie perpetuum mobile, bez żadnych wkładów finansowych, czyli inaczej mówiąc energii, będzie wam takie urządzenie działało. I to jest właśnie kolejny ból związany z pompami ciepła, tak? Zły dobór. Zły dobór poprzez to, że może nie tyle pompy, które są do nas eksportowane, nie są złe, tylko tyle, że są przez złych sprzedawców sprzedawane. Bez jakiejkolwiek wiedzy, bez jakiejkolwiek wyszkolenia, oni są tylko szkoleni po to, żeby wam wcisnąć takie urządzenie, a nie po to, żeby to urządzenie miało swoją wydajność, sprawność, tak, i było dobrane do budynku, który faktycznie może być do takiej pompy, taka pompa może być w takim budynku zainstalowana. I to jest właśnie drugi problem, drugi czynnik. Trzecim czynnikiem właśnie takim wpływającym na sprzedaż, na waszą ocenę pomp ciepła, no co może być? Cofnąłem się do czasu, kiedy pompy bardzo dobrze się sprzedawały i kiedy przestały się sprzedawać. A kiedy się przestały sprzedawać? Wtedy, kiedy państwo uznało, że fotowoltaika nie będzie rozliczana już na starych zasadach, tylko na nowych.
gdzie zupełnie nie ma to jakiegokolwiek odzwierciedlenia do tego, żeby ten prąd z fotowoltaiki wykorzystywać później do rozliczania do pompy naszej ciepła. I stąd kolejny problem się wziął tutaj odnośnie pomp ciepła, tak? Czyli nie szukajmy dziury w pompach ciepła, że są niedobre. Nie. Pompy ciepła nic się nie zmieniły w zasadzie w ciągu tych 2-3 lat. I 2 lata temu jeszcze były cudowne, tak? Teraz już nie są cudowne. A tu bardziej chodzi o to, że po pierwsze, sami sobie robimy jako sprzedawcy, dystrybutorzy, producenci taki PR, tak? Bo wojny wszyscy toczą, że te są dobre, te są niedobre i w końcu ludzie głupieją i nie wiedzą, czy faktycznie ta jest dobra, czy ta jest zła pompa. Następnym czynnikiem, tak jak już wspomniałem, jest nieuczciwi handlowcy, którzy wciskają byle gdzie i byle jakie pompy, tak? I jeszcze przy tym mówią, że pani nic nie zapłaci za prąd. Łe, kurczę, za darmo te pompy działają. Nie, pompy działają na prąd. I to nie jest też najtańsze źródło ogrzewania, tak? Przy nowych budynkach sprawdza się to, ponieważ tej energii nie potrzebujemy dużo. Natomiast przy starszych budynkach, no nie oszukujmy się, że będzie zużycie przy 200-metrowym domu, który nie jest dobrze docieplony i ma zużycie, że będzie miał taki budynek zużycie 2-3 tysiące kWh. Oczywiście znajdą się takie budynki, bo są również takie, ale średnio trzeba liczyć na taki budynek między 7 a 10 tysięcy kWh. I nie ma co się tutaj czarować, oszukiwać, że będzie to za darmo. I trzeci czynnik, tak jak powiedziałem, no zmiana w rozliczeniach za energię, jeśli chodzi o fotowoltaikę. I to są trzy główne czynniki wpływające na to, że nagle pompy zrobiły się bardzo ble. Nie pompy same z siebie nagle się okazały, że są złe, chociaż też zaznaczam, no też można natrafić na buble. Jednak tych pomp, które spełniają swoje określone normy, jest dużo więcej, tak? Tylko, no tak jak powiedziałem, te trzy czynniki są w mojej ocenie głównymi czynnikami do tego, jak teraz w dzisiejszych czasach postrzegają konsumenci takie pompy ciepła i jak się sprzedawają na rynku w obecnej chwili. Także pompy ciepła jak najbardziej i tak będę polecał, bo sam mam i zużycie pompy ciepła mojej, chociaż jest z zachodniego, renomowanego producenta i zużycie mam na poziomie dziennie, jeżeli mamy srogą zimę, to jest na poziomie 60-80 kWh na dobę, tak? Więc no, ja siebie sam nie będę czarował i wiem, jakie jest zużycie, ale mam bezobsługowe urządzenie w zasadzie, tak? Przychodzę, tylko zmienię sobie krzywą grzewczą, czy ustawię sobie temperaturę, jaką chcę i to jest wszystko, co potrzebuję. Natomiast no nie jest to urządzenie, które będzie nam działało za darmo. I to tyle, jeśli chodzi o to, czy pompy ciepła są dobre, czy złe i jakie panują opinie, tak? Bo czytam na różnych forach, niektórzy opowiadają, nie ma nic gorszego, oszukali mnie, bo pompa ciepła pobiera energię. No oczywiście, normalnie działające urządzenie, które pobiera energię. Oszukali go, zgadza się, ale to nie znaczy, że ta pompa ciepła jest zła. Gdyż każdą jedną ustawimy, mogą być odchyłki, a w każdym jednym urządzeniu plus ileś procent, czyli załóżmy plus 3-4% w jedną stronę, jak i w drugą. Ale nie ma to, że jedna będzie pobierała względem drugiej o 2 razy więcej. Nie, to budynek ma zapotrzebowanie większe po prostu, a nie pompa sama z siebie. Ponieważ pompy ciepła, czy to jest zachodnia, czy wschodnia, czy azjatycka, czy polska, bardzo, jeżeli byśmy rozkręcili kilka pomp, to podzespoły jest produkowane przez kilku producentów tylko na świecie i po prostu jest albo składana w Polsce, w Chinach, albo gdzieś w krajach zachodnich. Także taka jest tylko różnica między pompami i to nie jest, że jedna jest ble, a druga jest dobra. Tak jak powiedziałem, zdarzają się i dobre, i złe,
ale większość pomp jest odpowiednia. Nieodpowiednie są budynki, do których są proponowane takie pompy ciepła. I ludzie, kochani, zastanówcie się nad wyborem pompy ciepła. Najpierw zobaczcie, jak macie doizolowany budynek. I wtedy dopiero możemy dobierać pompę ciepła. I jak patrzycie też, jeśli chodzi o fachowców, to nie to, że przyjdzie człowiek, który sprzedaje pompy pół roku, rok czy dwa lata. Weźcie jakiegoś fachowca, który tym zajmuje się już wiele lat i ma jakieś doświadczenie, a nie ludzie z przypadku, którzy wam będą próbować wcisnąć wszystko, co tylko się da, aby odnieść jakieś korzyści z tego. Więc najbardziej na to uważajcie. Pozdrawiam wszystkich. Cześć. We'll be right back.